Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So now we are reading chapter 1, text 32 to 35. Is that correct? Tak, yes. Kim no rajye na govinda kim bogayar jivate natva yesham arte kankshitam no rajyam boga sukanicha taime vastita yudhe prananams faktva dananicha acharya pitara putras tataivacha Pitamaha Matula Svasura Potra Shyala Samba Dinastata Etana Hantum Ichchami Gnatopi Marusurana Api Trilokya Rajasya Hetokimna Mahikrite Nihatya Dat Dhatarashtana ki priya priti sya janardana. Translation, O Govinda, of what avail it is to us a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we desire them, who we may desire them, are now arrayed on this battlefield. O Madhusudan, when teacher, father, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brother-in-laws, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Bhagavad Gita, taka jaką jest, teksty od 32 do 35. O Govindo, jakie znaczenie może mieć dla nas królestwo, szczęście albo nawet samo życie, gdy ci wszyscy, dla których możemy tego pragnąć, zgromadzili się tutaj na tym polu bitwy? O Madhusudano, kiedy nauczyciele, ojcowie, synowie, dziadkowie, wujowie, teściowie, wnuki, szwagrowie i wszyscy krewni gotowi są oddać swoje życie i własność, a stoją teraz oto przede mną, dlaczego mamże pragnąć ich śmierci? Nawet chociaż w przeciwnym wypadku oni mogliby zabić mnie. O żywicielu wszystkich stworzeń, nie jestem gotów walczyć z nimi, nawet w zamian za wszystkie trzy światy, nie mówiąc już o ziemi. Jaką przyjemność będziemy mieli z zabicia synów Dhritarashtry? Report. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasure for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. So this is the secret of how to, or translate that much. Arjuna nazwał Pana Krishna Govindą, a to dlatego, że Krishna jest obiektem wszelkiej przyjemności dla krów i zmysłów. Używając tego znaczącego słowa, Arjuna chce dać Krishnie do zrozumienia, co zadowoli jego zmysły. Chociaż zadowalanie naszych zmysłów nie jest zadaniem Govindy, to jeśli my spróbujemy zadowalać zmysły Govindy, automatycznie zadowalane będą i nasze zmysły. But this requires a little faith. Więc to wymaga trochę wiary. How do we get that faith? By associating with those who are more faithful. Jak osiągniemy tą wiarę? Przez branie towarzystwa osób, które mają więcej wiary niż my. Therefore, sadhu sangha is such an important item. Więc dlatego sadhu sangha jest tak bardzo ważnym elementem. That a little moment's association, sadhu sangha, sarvasiddhi, what can bring us perfection. Even a little association with a pure devotee can give us perfection. Więc jest taki werset Chaitanya Charitamrity, że nawet malutka taka
Taki krótki moment towarzystwa wielbiciela może dać nam doskonałość i tak samo krótki moment towarzystwa czystego wielbiciela możemy dzięki temu osiągnąć wszelką doskonałość. We saw that very quickly by associating with Srila Prabhupada. We became at least faithful enough to try the process sincerely. I mogliśmy zobaczyć tak w praktyce, dzięki łasce Śla Prabhupada, w bardzo krótkim czasie mogłem mieć wystarczająco wiary, aby podjąć szczerze ten proces. Because we saw practically, Prabhupada was happy. I mogliśmy zobaczyć w praktyce, że Śla Prabhupada jest szczęśliwą osobą. But it wasn't because he was wealthy or he was had beautiful women or any other position or anything. No, he was happy from within. I to nie było, nie, to nie była przyczyna jakaś materialna, że był bogaty, czy miał jakąś kobietę, czy miał jakąkolwiek materialną przyczynę. To po prostu było to, że on był szczęśliwy wewnątrz. So then we became thoughtful. How is this old man so happy? What's making him happy? I wtedy tak zastanawialiśmy się, co czyni tego starszego człowieka takim, taką szczęśliwą osobą. Co tak naprawdę, dlaczego on jest taki szczęśliwy? So he would tell us, yes, I'm happy because Krishna is reciprocating with me and he'll also reciprocate with you, but you have to take this process of bhakti yoga. I wtedy on wyjaśniał Śla Prabhupada nam, że ja jestem szczęśliwy, bo odwzajemniam się w służbie oddania z Kryszną i wy również też możecie się odwzajemniać z Panem Kryszną, tylko powinniście podjąć ten proces bhakti yogi. So just do like I'm doing and you can also be happy. I róbcie tak, jak ja robię i również będziecie w ten sposób szczęśliwi. Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they desire, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely, one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entities are satisfied. W życiu materialnym każdy pragnie zadowalać swoje własne zmysły i chce, aby Bóg spełniał jego polecenia w tym względzie. Pan zadowala zmysły żywych istot na tyle, na ile one na to zasługują, a nie w takim stopniu, jak one mogą tego pragnąć. Jeśli jednak ktoś ma wprost przeciwne nastawienie, mianowicie, gdy on próbuje zadowolić zmysły Govindy bez pragnienia zadowolenia swoich własnych zmysłów, wtedy dzięki jego łasce spełniane są wszystkie pragnienia żywej istoty. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. Głębokie uczucie dla społeczeństwa i członków rodziny okazane tutaj przez Arjunę częściowo spowodowane jest jego naturalnym dla nich współczuciem. Dlatego nie jest on gotów walczyć. Każdy pragnie pokazywać swoje bogactwa przyjaciołom i krewnym, ale Arjuna obawia się, że wszyscy jego krewni i przyjaciele pragną, polegną w walce i nie będzie z kim podzielić się bogactwem po odniesieniu zwycięstwa. Jest to rozumowanie typowe dla życia materialnego. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulences for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in following chapters. Życie transcendentalne jest jednak inne. W swoim pragnieniu zadowolenia Pana, wielbiciel może, jeśli taka jest wola Pana, przyjąć wszelkie bogactwa dla służby Pana. Jeśli jednak Pan nie życzy sobie tego, nie powinien on przyjmować ani grosza. Arjuna nie pragnął zabijać swoich krewnych, ale jeśli była jakakolwiek potrzeba zabicia ich,
Wolał, aby Kryszna zrobił to osobiście. Nie wiedział on jeszcze wtedy, że Kryszna zabił ich już, zanim jeszcze stanęli na polu walki i że on miał być tylko instrumentem Kryszny. Fakt ten zostanie wyjawiony w następnych rozdziałach. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. Jest jako naturalny wielbiciel Pana, Arjuna nie chciał mścić się na swoich niegodziwych kuzynach i braciach, ale planem Pana było, że wszyscy oni mieli zostać zabici. Therefore, generally, the devotee never curses anybody. Dlatego na ogół wielbiciel nikogo nie przeklina. Because to curse somebody means we have to give them a lot of energy, a lot of anger and direct it to them. Ponieważ kiedy kogoś przeklinamy, musimy mieć wystarczająco energii. Dzięki tej energii możemy się porządnie zezłościć i skierować dokładnie na tę osobę, którą przeklinamy. But the devotee knows that they're already cursed. Everybody in the material world is cursed. Why do I have to waste my time retaliating against this person? Even he may have done something to me, better I can just tolerate. Więc i dlatego wielbiciel zastanawia się, dlaczego miałbym kogoś przekląć? Wszyscy w świecie materialnym już są przeklęci. Być może jest jakaś osoba jest zazdrosna wobec mnie i coś robi przeciwko mnie, ale po co ja mam się tym samym odwdzięczać? Lepiej tolerować to. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Bhakta Pana nie mści się na złoczyńcach, lecz Pan nie toleruje żadnej krzywdy wyrządzonej jego wielbicielowi przez niegodziwców. Pan może usprawiedliwić kogoś, jeśli chodzi o niego samego. Nie wybacza on jednak nikomu, kto wyrządził krzywdę jego wielbicielom. Dlatego Pan był zdecydowany zabić łotrów, chociaż Arjuna pragnął im wybaczyć. This is especially applicable here in the Kali Yuga, because Chaitanya Mahaprabhu, he gave us this first advice that we should tolerate if somebody is disturbing us. Więc to jest szczególnie użyteczne w Kali Yudze i dlatego Śri Chaitanya Mahaprabhu dał nam tą instrukcję, abyśmy po prostu tolerowali. He was about to kill Jagai and Madai, but Lord Nityananda told him, no, this is not our mission. Our mission is to reclaim the most fallen conditioned souls. I już prawie miał zabijać Jagai i Madai, ale nie zrobił tego na prośbę Pana Nityanandy. I Pan Nityananda przypomniał mu, że naszym zadaniem jest wyzwolenie tych osób, a nie zabijanie. So it's good. We don't have to worry about our own account. We just go on with our service. And if somebody insults us or disturbs us, we don't take it very seriously. Więc tak, jeśli chodzi o nas, to nie mamy się o co martwić. Wykonujemy swoją służbę oddania. Ale jeżeli ktoś chce jakoś nam zaszkodzić, to wtedy tolerujemy tolerujemy to i uważam, że to jest nieznaczące. But if somebody tries to stop our service, then we can object. We can say, no, this is my service. I have to do this for pleasing my spiritual master in Krishna. Ale jeżeli ktoś specjalnie chce zastopować naszą służbę, przeszkodzić nam w służbie oddania, wtedy możemy tak przeciwstawić się temu, ponieważ jest to nasza służba jest zadedykowana mistrzowi duchowemu i Krysznie. So this is an important point. Any questions on this point? To jest bardzo ważny punkt. Czy są jakieś pytania do tej pory? Therefore, Lord Chaitanya said, Trinadapi Suricheya, Teorapi Sahishuna, Amanina, Manivina, Kirtanaya, Sudhari. We have to become more tolerant than a tree. Dlatego Śri Chaitanya Mahaprabhu powiedział,
ten trzeci werset ze Shishvashtaki, że powinniśmy być bardziej tolerancyjni niż drzewo. Text 36. Papam eva saredasman kait vaitan atatayinaha tasman nara vayam hantum dhartarastran sabandavan svagyanam hi katam hatva sukina shyamamad madhava. Arjuna is speaking. He says, sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? How could we be happy by killing our own kinsmen? Tekst 36. Skalamy się grzechem, jeśli zgodzimy takich napastników. Nie przystoi nam zabijać synów Dhritarashtry i naszych przyjaciół, O Krishna. Cóż przez to zyskamy, o mężu bogini szczęścia? Jakże będziemy mogli być szczęśliwi, zabiwszy naszych własnych krewnych? So, first of all, this is not the Kali Yuga where Arjuna is on the battlefield. And second point is, Arjuna is a Kshatriya, so his duty is to fight. But for us, we shouldn't try to kill anybody. I tu jest kilka punktów. Po pierwsze, kiedy Arjuna wypowiadał te słowa, to nie było Kali Yugi. My teraz żyjemy w Kali Yudze. Drugie, on jest kszatrią, jego obowiązkiem jest walczyć. A po trzecie, my nie mamy w obowiązku zabijać kogokolwiek. But we kill the demoniac mentality by loud chanting. Hare Krishna! Hare Krishna! Ale możemy zabić demoniczną mentalność poprzez głośne intonowanie Hare Krishna. Report. According to Vedic injunction, there are six kinds of aggressors. One, a poison giver. Two, one who sets fire to the house. Three, one who attacks with deadly weapon. Four, one who plunders riches. Five, one who occupies another's land. And six, one who kidnaps a wife. Such aggressors are at once to be killed, and no sin is occurred by killing them. Such killing of aggressors is quite befitting an ordinary man, but Arjuna was not an ordinary person. He was saintly by character, and therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for a Kshatriya. Although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be cowardly. For example, Lord Rama was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Rama, Ram Raj. But Lord Rama never showed any cowardice. Ravana was an aggressor against Ram because Ravan kidnapped Ram's wife, Sita. But Lord Rama gave him sufficient lesson, unparalleled in the history of the world. Objaśnienie. Według wskazówek wedyjskiej jest sześć rodzajów napastników. Jeden, podający truciznę. Dwa, podpalacz domu. Trzy, atakujący z bronią śmiertelną. 4. Rabujący bogactwa. 5. Zajmujący obcy ląd. 6. Porywacz żon. Tacy napastnicy mają być natychmiast zabijani i nie ma za to grzechu. Zabijanie takie przystoi zwykłemu człowiekowi, ale Arjuna nie był zwykłą osobą. Był świętobliwy z natury i dlatego chciał postąpić z nimi odpowiednio do tej cechy. Ten rodzaj świętości nie jest jednak odpowiedni dla kszatriów. Owszem, człowiek odpowiedzialny za administrację państwem powinien być świętobliwy, ale jednak nie może być tchórzem. Na przykład pan Rama był tak święty, że ludzie nawet dzisiaj pragną mieszkać w jego królestwie, Ramarajya, ale pan Rama nigdy nie okazał się tchórzem. Ravana był napastnikiem w stosunku do Ramy, ponieważ porwał jego żonę Sitę i jak wiemy, pan Rama dał mu wystarczającą nauczkę, nie mającą sobie równej w historii świata. In Arjuna's case, however, one should consider the special type of aggressors, namely his own grandfather, his own teacher, friends, sons, grandsons, etc. Because of them, Arjuna, in short, thought that he should not take the severe steps necessary against ordinary aggressors. Besides that, saintly persons are advised to forgive. Such injunctions for saintly persons are more important than any political emergency. Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on the grounds of religion and saintly behavior. He
He did not therefore consider such killing profitable simply for the matters of temporary bodily happiness. After all, kingdoms and the pleasures derived therein are not permanent. So why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen? Arjuna addressing of Krishna as Madhava, or the husband of the goddess of fortune, is also significant in this connection. He wanted to point out to Krishna that as the husband of the goddess of fortune, he should not induce Arjuna to take up a matter that would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his devotees. W przypadku Arjuny jednakże należy wziąć pod uwagę to, że miał on do czynienia z napastnikami szczególnego rodzaju, mianowicie ze swoim własnym dziadkiem, swoim nauczycielem, przyjaciółmi, synami, wnukami itd. Stąd owo mniemanie, że nie powinien być tak bezwzględny, jakby to było konieczne w stosunku do zwykłych napastników. Poza tym święte osoby powinny wybaczać. Takie zalecenia dla świętych osób są bardziej istotne niż jakakolwiek potrzeba polityczna. Zamiast zabijać swoich krewnych z politycznych powodów, lepiej byłoby wybaczyć im, kierując się religią i zasadami świętości. Zatem nie uważał takiego zabijania w imię tymczasowego szczęścia materialnego za korzystne. Przede wszystkim królestwo i przyjemności czerpane z niego nie są czymś stałym, więc dlaczego miałby narażać życie i ryzykować zbawieniem, zabijając swoich powinowatych? Nazywanie Krysznę Madhavą, czyli mężem bogini szczęścia, jest również znaczące w tym związku. Arjuna chce tutaj zwrócić uwagę Krysznie, że jako mąż bogini szczęścia nie powinien on nakłaniać go do zajmowania się sprawą, która ostatecznie doprowadzi do nieszczęścia. Krishna jednakże nigdy nikomu nie przynosi nieszczęścia, a tym bardziej swoim wielbicielom. Text number 37-38. Yad yapi ya etana pasyanti loba pahata chaitasa kula kashaya kitam dosham mitra drohe chapatakam katam nagyeyam asmadbi papad asmin nivartitam tum kula shaya kritam dosham prapasya bir janardana. O Janardan, although these men, their hearts overcome by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? Tekst 37 i 38. O Janardano, ludzie ci opanowani przez chciwość nie widzą niczego złego w zabiciu rodziny ani w kłótni z przyjaciółmi. Ale dlaczego my, wiedzący, że unicestwienie rodziny jest zbrodnią, mielibyśmy tutaj splamić nasze serca? Report. A kshatriya is not supposed to refuse a battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequence and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, there's no need, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. Objaśnienie. Kshatriya nie powinien odmawiać udziału w walce, ani w hazardzie, jeśli został wyzwany przez stronę przeciwną. Będąc tak zobowiązanym, Arjuna nie mógł odmówić walki, kiedy został wyzwany przez stronę Duryodhany. Arjuna uważał, że jego zaślepieni przeciwnicy nie są w stanie przewidzieć rezultatów takiego wyzwania. On sam jednakże przewidywał złe skutki, dlatego nie mógł przyjąć tego wyzwania. Zobowiązanie jest czymś wiążącym, gdy jego rezultaty są dobre, ale gdy rzecz ma się inaczej, wtedy nie musimy czuć się nim związani. Rozważywszy wszystkie za i przeciw, Arjuna zdecydował się nie walczyć. Text 39. Kula sheye panasyanti kula dharma sanatanaha dharme naste kulam kritsnam adharmo bibhyavat uta. With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished. And thus the rest of the family becomes involved in irreligion.
Tekst 39. Wraz z unicestwieniem dynastii zanikają wieczne tradycje rodzinne i skutek tego reszta rodziny oddaje się bezbożnym praktykom. Report in the system of Varnashram institution, there are many principles of religious tradition to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying process in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. Objaśnienie. W systemie Varnashrama istnieje wiele zasad tradycji religijnej, które mają pomagać członkom rodziny właściwie wzrastać i osiągać wartości duchowe. Za te oczyszczające procesy w rodzinie, praktykowane od narodzin do śmierci, odpowiedzialni są starsi członkowie rodziny. Ale z chwilą ich śmierci takie rodzinne tradycje mogą zaginąć. Pozostali młodsi członkowie rodziny mogą rozwinąć bezbożne zwyczaje i w ten sposób stracić szansę duchowego zbawienia. Dlatego pod żadnym pozorem nie powinno się zabijać starszych członków rodziny. Tekst 40. Adharma bhavat krishna pradushyanti kuda striyaha strisu dastasu varshneya jayate varna sanskara. When a religion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O son of descendant of Vishnu, comes unwanted progeny. Tekst 40. A kiedy w rodzinie panuje bezbożność, O Krishna, kobiety ulegają zhańbieniu, a zdegradowane o potomku Vishnu wydają na świat niepożądane potomstwo. Purport. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varnashram religious principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanaka Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. On the value of the such Varnashram Dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulgent at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Objaśnienie. Dobra populacja w ludzkim społeczeństwie jest podstawą pokoju, dobrobytu i duchowego postępu w życiu. Religijne zasady instytucji Varnashrama zostały tak zaplanowane, aby w społeczeństwie panowała przewaga dobrej populacji dla ogólnego duchowego postępu państwa i społeczeństwa. Taka populacja zależy od czystości i religijności kobiet. Tak jak dzieci podatne są na złe wpływy, tak również kobiety łatwo ulegają deprawacji. Dlatego zarówno dzieci, jak i kobiety muszą znajdować się pod opieką starszych członków rodziny. Zaangażowanie kobiet w różne praktyki religijne chroni od zbłądzenia, cudzołóstwa. Według Chanakya Pandity kobiety nie są na ogół bardzo inteligentne i dlatego nie zasługują na zaufanie. Dlatego różne tradycje rodzinne dotyczące praktyk religijnych powinny zawsze je w takie praktyki angażować, a wtedy ich czystość i oddanie zapewni narodziny dobrej populacji, zdolnej do uczestniczenia w systemie Varnashrama. Kiedy upada system Varnashrama Dharma, kobiety w naturalny sposób mają swobodę mieszania się z mężczyznami, oddają się cudzołóstwu, ryzykując wydaniem na świat niepożądanej populacji. Przyczyną cudzołóstwa w społeczeństwie są również nieodpowiedzialni mężczyźni. Wskutek tego niepożądana populacja zalewa ludzką rasę, narażając społeczeństwo na wojny i epidemie.
Prabhupada used to say that this modern culture, women's liberation, made the women get pregnant and men go away. Więc Śla Prabhupada zwykł mówić, że ta zachodnia cywilizacja to jest tak, jak kobieta chce być wolna, wyzwolona i wtedy mężczyzna przychodzi do niej, ona jest wtedy w ciąży i mężczyzna odchodzi. But of course the so-called modern elders, they say that's not a problem, just get abortion. A ci współcześni, starsi ludzie mówią, to nie jest problem, po prostu ona zrobi aborcję. And so we see that's becoming more and more prominent, that as Kali Yuga progresses, all these sinful activities are considered normal. I można zobaczyć, jak robi postęp, w cudzysłowie, Kali Yuga, że tego typu mentalność, grzeszna mentalność staje się czymś normalnym i zwykłym. Otherwise, it is true. With unwanted population, the women are there. They don't have any authority over the boys by the time they reach 13, 14 years old. Then they go on the street and they get, they join some gang and they have the family there in the gang. I to jest takie normalne teraz w Kali Yudze, że kobiety nie mają nie chcą mieć żadnego autorytetu. Dzieci dorastają do jakiegoś wieku 13-14 lat, zakładają gang i te osoby wciągają całą rodzinę do gangu. Do you have any gangs there in Poland? Czy macie jakieś gangi w Polsce? Yes. Warsaw. Skinheads, I don't hear so much, but Warsaw for sure there are gangs or some mafia people. Text 41. Sankaro nara kayaiva kula gvinanam kurasyacha patanti pitaro yesam lupta pando paka kriyaha. An increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family and the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance of offering them food and water are entirely stopped. Tekst 41. Kiedy wzrasta niepożądana populacja, tworzą się piekielne warunki zarówno dla rodziny, jak i dla niszczycieli tradycji rodzinnej. W takich skorumpowanych rodzinach nie dba się już więcej o ofiarowanie wody i pożywienia dla przodków, którzy wskutek tego upadają. One interesting point we see here, how Krishna is allowing Arjuna to speak freely from his heart and to reveal his mind to the Lord. He doesn't interrupt him. He lets him speak until he's completely finished whatever he has to say. I możemy tutaj taką ciekawą rzecz zauważyć, że Krishna pozwala Arjunie kompletnie wypowiedzieć się do końca, wypowiadając tak. I Arjuna może tak głęboko ze swojego serca, ze swoich uczuć wypowiedzieć jakiekolwiek argumenty ma. In other words, Krishna doesn't want to engage in argument. Innymi słowy, Krishna nie chce się kłócić. He doesn't want to engage in argument with us either. On także nie chce kłócić się z nami. If you start giving argument while you can remain a nonsense, Krishna is not going to argue against you. Go ahead, remain a nonsense. Jeżeli chcemy być nonsensami, to Krishna nie będzie w tym przeszkadzał. Rób je sobie, jak uważasz. Therefore, he leaves us to our own karma. He doesn't engage us. Dlatego zostawia nas swojej karmie i nie przeszkadza nam w tym. And it wasn't until the second chapter where Arjuna really sees that now I'm confused. Then he surrenders to Krishna. Then Krishna begins to instruct him. I można zobaczyć w Bhagavad Gita, że do drugiego rozdziału, gdzie Arjuna dochodzi do punktu podporządkowania i staje się uczniem Kryszny, wtedy Krishna zaczyna instruować Arjunę. So similarly with us, we want Krishna's help, we have to surrender. I to także jest z nami. Jeżeli chcemy pomocy od Kryszny, powinniśmy się podporządkować. We have to become a disciple of his disciple. Powinniśmy stać się uczniem jego ucznia.
This is the process. To jest proces. Otherwise, why should Krishna get involved with us? We're nonsense rascals. Dlaczego Krishna w ogóle miałby się nami zajmować? Z jakiego powodu? Tylko jesteśmy przecież nonsensami i draniami. So he leaves us to the law of karma. Dlatego zostawia nas sprawą karmy. In the law of karma, there's no cruelty there. Everything is being done properly. A w prawie karmy nie ma żadnej jakiejś okrucieństwa. Okrucieństwa, niesprawiedliwości. Wszystko jest dokładnie wymierzone każdemu dokładnie. But we're not meant to grow old, become diseased and die. So therefore, we should get out of this unnatural condition. Ale my nie jesteśmy przeznaczeni do tego, aby zestarzeć się, schorować i umrzeć. To jest nasza nienaturalna pozycja. But to do that, we need help of devotees. Ale po to, żeby wyrwać się z tego, musimy mieć towarzystwo wielbicieli. Sometimes compared to a blind well in the middle of the field, if someone falls in there, it's very difficult to get out because nobody goes in that way. They won't hear you if you call. I jest przykład, jak ktoś wpada do jakiejś studni, ślepej studni, która jest gdzieś tam w odległym polu. To jest taka właśnie sytuacja. Nikt nas nie usłyszy z tej studni, ponieważ nikt tam nie idzie, nie odwiedza tego miejsca. Therefore Krishna says, Daivi hei sugunamayi mama maya dharatyaya. Very difficult to get out of this maya. I dlatego Krishna mówi w Bhagavad Gita, Daivi hei sugunamayi mama maya dharatyaya. Bardzo ciężko i trudno wyrwać się z tej iluzorycznej energii. But one who surrenders unto me, he can easily cross beyond this maya. Ale ta osoba, która podporządkuje się mnie, Krysznie, bardzo łatwo wydosta się z tej Mai. Therefore, the whole system is how to surrender to Krishna properly. Dlatego to jest cały system, aby w odpowiedni sposób podporządkować się Krysznie. So Srila Prabhupada has made it easy for us. Just follow his instructions and we can know that Krishna will be pleased. I dlatego Srila Prabhupada uczynił to bardzo łatwym. Powinniśmy dowiedzieć się od Śrila Prabhupada, jakie są jego instrukcje i w ten sposób bardzo łatwo będziemy mogli zadowolić Krishna. Purport. According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu, because eating the remnants of the food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the food forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasad food are offered to the forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to the forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional service are required to perform such rituals. Objaśnienie. Według zasad pracy dla rezultatów istnieje okresowa potrzeba oferowania przodkom rodziny pożywienia i wody. Ofiara ta spełniana jest przez kult Wisznu, ponieważ spożywanie resztek pokarmu ofiarowanego Wisznu może uwolnić od następstw wszelkiego rodzaju grzechów. Czasami przodkowie muszą cierpieć z powodu następstw swoich grzechów, a czasami niektórzy z nich nie mogą nawet otrzymać wulgarnego ciała materialnego i dlatego zmuszeni są pozostać w ciałach subtelnych jako duchy. Zatem, gdy potomkowie ofiarowują swoim przodkom pozostałości prasadam, przodkowie ci zostają wybawieni nie tylko z tej nieszczęśliwej formy, ale i z innych rodzajów nieszczęśliwego życia. Takie usługi oddawane przodkom należą do tradycji rodzinnych i ci, których życie nie jest służbą oddania, powinni spełniać takie ofiary. In Poland you have something similar to that, right? On a cemetery day everyone goes to the cemetery and offers. Więc mamy coś podobnego w Polsce, w dzień zmarłych wszyscy udają się na cmentarz i zapalają świeczkę, kwiaty i tak dalej. But here Prabhupada says we don't have to do that. Devotees are not required to follow that. Ale Śrila Prabhupada tutaj mówi, że wielbiciele nie muszą tego robić.
One who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. This is stated in the Bhagavatam. Jednak przez samo pełnienie służby oddania jedna osoba może uwolnić setki, tysiące przodków od wszelkiego rodzaju niedoli. In 11.5.41, anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligations and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Oznajmia to Bhagavatam 11.5.41. Każdy, kto przyjmuje schronienie lotosowe stóp Mukundy, wyzwoliciela, porzucając wszelkiego rodzaju zobowiązania i traktuje tę ścieżkę bardzo poważnie, ten nie ma żadnych długów ani zobowiązań wobec półbogów, mędrców, żywych istot w ogólności, wobec członków rodziny, ludzkości ani przodków. Obowiązki takie spełniane są automatycznie przez spełnienie służby oddań dla najwyższej osoby Boga. Text 42. Dosha eta kula granam varna sanskara karakai utsadyante jati dharma kula dharmascha shashvataha. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. Tekst 42. Poprzez złe czyny tych, którzy niszczą tradycje rodzinne i w ten sposób są przyczyną wzrostu niepożądanej populacji, rujnowane są wszelkie rodzaje wspólnych planów i zajęć, które służą dobru rodziny. Report. Community projects for the four orders of human society, combined with family welfare activities, as they are set forth by institution of Sanatana Dharma or Varnashram Dharma, are designed to enable the human beings to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of the Sanatana Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in that society, and consequently, people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. Objaśnienie. Plany społeczne dla czterech porządków społecznych połączone z zajęciami służącymi dobru rodziny, tak jak zostało to ustanowione przez instytucję Sanatana Dharma albo Varnashrama Dharma, mają na celu umożliwienie ludzkim istotom osiągnięcie ostatecznego zbawienia. Dlatego łamanie tradycji Sanatana Dharma przez nieodpowiedzialnych przywódców społecznych jest przyczyną chaosu w społeczeństwie, na skutek którego ludzie zapominają o celu życia, Vishnu. Tacy przywódcy nazywani są ślepcami, a osoby, które podążają za nimi, z pewnością zostaną wprowadzone w chaos. Text 43. Utsana kula dharmanam manusyanam nardanam narake niyatam vaso avityuta anusharam ruma. O Krishna, maintainer of the people, I've heard by disciplined succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. Tekst 43. O Kryszno, żywicielu i obrońco ludzi, usłyszałem poprzez sukcesję uczniów, że ci, którzy niszczą tradycje rodzinne, nigdy nie wychodzą z piekła. Report. Arjuna based his arguments not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashram institution by which before death, one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must realize the process of atonement called Pratischitya. Without doing so, one will surely be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as the result of sinful activities. Objaśnienie. Arjuna opiera swoje argumenty nie na osobistym doświadczeniu, ale na tym, co usłyszało do autorytetów. Jest to sposób otrzymywania prawdziwej wiedzy. Nie można dojść do istoty rzeczywistej wiedzy bez pomocy właściwej osoby, która jest już utwierdzona w tej wiedzy.
Istnieje taki system w instytucji Varnashrama, w którym za grzeszne działanie należy przed śmiercią poddać się pokucie. Ten, kto zawsze trwa w grzechu, musi przejść przez ten proces pokuty nazywany prayaścita. Jeśli tego nie uczyni, z pewnością skierowany zostanie na planety niepiekielne, gdzie będzie wiódł marny żywot będący skutkiem jego grzesznego postępowania. Text 44. Ahobata mahat papam kartum vyavasita vayam yad rajya sukalo bena hantum svagyanam uryataha. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greedy, greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. Tekst 44. Niestety, jakież to dziwne, że przygotowujemy się do popełnienia tak straszliwego grzechu. Powodowani żądzą posiadania rozkoszy królewskich, jesteśmy zdecydowani zabić naszych własnych krewnych. Report. Driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father, or mother. There are many such instances in the history of the world, but Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. Objaśnienie. Kto kieruje się w swoim działaniu pobudkami egoistycznymi, ten może być zdolny do takich grzesznych czynów, jak zabicie własnego brata, ojca czy matki. Jest wiele takich przykładów w historii świata, ale Arjuna, będąc świętym wielbicielem Pana, zawsze świadomy jest zasad moralnych, dlatego stara się takich czynów uniknąć. Yari mam aprakikaram ashvatam shashtam panayaha dartarastra vine hanyus tanme shema tarambavet. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me, unarmed and unresisting on the battlefield. Tekst 45. Lepiej byłoby dla mnie, by synowie Dhritarashtry z orężem w ręku zabili mnie nieuzbrojonego i nie stawiającego oporu na polu walki. Reported is the custom, according to Kshatriya fighting principles, that an unarmed and unwilling foe should not be attacked. Arjuna, however, decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much of the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. Objaśnienie. Jest zwyczajem zgodnym z zasadami walki obowiązującymi kszatriów, że nie powinno się atakować nieuzbrojonego i nie stawiającego oporu wroga. Arjuna jednakże w takiej niezręcznej sytuacji zadecydował, że nie będzie walczył, nawet jeśli zostanie zaatakowany przez wroga. Nie zważał na to, jak bardzo strona przeciwna zdecydowana była walczyć. Wszystko to jest oznaką dobrego serca Arjuny, co jest cechą wielkiego bhakti pana. Sanjaya uvacha evam uktva juna shankye ratopasta upavisat Vishvajasa saram chapam soka sam vigna manasaha. Sanjaya said, O Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. Sanjaya rzekł, przemówiwszy w ten sposób na polu walki, Arjuna odłożył swój łuk i strzały i usiadł w rydwanie przepełniony żalem. Report, while observing the situation of his enemy, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. Such a kind and soft-hearted person in devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. Obserwując położenie przeciwnika, Arjuna powstał z rydwanu, teraz opanowany przez rozpacz. Usiadł ponownie, odkładając swój łuk i strzały. Taka dobra o miękkim sercu osoba, pełniąca służbę oddania dla Pana, gotowa jest do zdobycia wiedzy o samorealizacji. Thus ends the Bhaktivedanta purport to the first chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of observing the army on the battlefield of Kurukshetra. W ten sposób Bhakti... Yes.
W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do pierwszego rozdziału Srimad Bhagavad Gita, traktującego o obserwacji wojsk na polu bitewnym Kurukshetra. So, I haven't read this first chapter in a long time. Nie czytałem tego pierwszego rozdziału od długiego okresu czasu. We see that it's very well, it's a very good to understand it properly. Jest dobrze, dobrą rzeczą jest, aby zrozumieć, że można zobaczyć, że ten rozdział jest tak dobrze przygotowany i warto go zrozumieć w odpowiedni sposób. We see Srila Prabhupada is not criticizing Arjuna. He's saying, this is a good quality that he's very soft-hearted. Widać tutaj, że Śla Prabhupada nie krytykuje Arjuny. Raczej docenia jego miękkie serce. Then he's fit to hear the actual philosophy from the Lord. I dlatego wtedy jest zdolny, aby móc usłyszeć odpowiednią filozofię. And then Krishna begins to speak here in the second chapter. I w tym drugim rozdziale Krishna zaczyna mówić. So we should also be humble like Arjuna and not so sure that we know everything, and then in that mood, we can hear nicely from the Lord and his representative. I dlatego my powinniśmy stać się pokorni i powinniśmy być gotowi, aby wysłuchać słów od wielbiciela i od Kryszny. Sometimes Prabhupada defines humility also as not being so sure that one is right about everything. Śla Prabhupada różnie definiuje pokorę i jednym z nich jest someone is not sure that he is that he's right. Że ktoś nie jest pewny, że ma rację. In other words, we preach to the materialists, we see that we know that they're not right, but they think that they're right. Tak jak nauczamy do materialistów, to they know that they're right, and we also know they that they think that they're right. They think that they're right, but we know that they're not right. Aha. Oni myślą, materialiści, że mają rację, ale my wiemy, że oni nie mają racji. But it's very hard for them to even think that maybe they're wrong. A dla nich jest bardzo ciężko nawet pomyśleć, że mogą być troszeczkę nie mieć racji. So that takes humility. Ale to od tego wymaga, to wymaga pokory. But generally people are proud of their knowledge and they're not ready to admit that maybe their whole way of thinking is wrong. Ale na ogół ludzie są, nie są pokorni i nie są w stanie przyznać, że nie są w stanie przyznać tego, że nie mają racji. So one time, right, the advice is given. You're very learned, that's good, but just forget everything you learned and try to hear the message of Lord Chaitanya. This was, I think, Shankaracharya Rachanakya Pandit said this advice. Shankaracharya, he came before Lord Chaitanya. Więc jest taka instrukcja, że przez jakiegoś acharyę, że uczy nas tak, że powinniśmy nauczać nas, że zapomnij o wszystkim tych swoich naukach i przyjmij tych instrukcjach i przyjmij instrukcję Śri Chaitanya Mahaprabhu. So that has to be our mood. We have to understand that for so long we thought we were right, but actually we were fools. I to powinien być nasz nastrój. Przez tak długo myśleliśmy, że mamy wiedzę, czy mamy rację, ale tak naprawdę jesteśmy głupcami. Everyone's a fool because everyone thinks that I'm this body and this world is the reality. Każdy jest głupcem, ponieważ myśli, że jestem tym ciałem, a ten świat jest realny. So we're looking for people who are innocent, they're willing to hear the actual message coming from the Lord. Więc my się rozglądamy za osobami, które są pokorne i chcą, i mają chęć słuchania od autorytetu. So those people are rare.
Ale te osoby są rzadkie. Due to false ego, everybody thinks that they're right. Z powodu fałszywego ego każdy myśli, że ma rację. Therefore the preacher's job is difficult. Dlatego zadanie nauczającego jest trudne. We all have that experience. Wszyscy mamy to doświadczenie. Okay, I'll stop here. Anybody want to share some experience of their preaching? W porządku, ja tu się zatrzymam. Czy ktoś chce się podzielić swoimi doświadczeniami w nauczaniu? Or none of you are preaching? Excuse me? No one is preaching? Nikt nie naucza? Hare Krishna Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. This is Purushottam Das Prabhu. Mogę, korzystając przy okazji, opowiedzieć właśnie różne historie, tak pokrótce, związane właśnie z nauczaniem. Oh, another story? Yeah, he wants to speak about his preaching during his job. Some okay, short stories. Ahead. Zaczynaj. No, pewnego razu miałem takie zgłoszenie, gdzie jechałem z niewidomym klientem. He was one time he had going with the person who is blind. Who is what? Blind. Okay, go ahead. Pojechaliśmy na stację benzynową, gdzie zakupił alkohol. So they went to one petrol station and he went out to buy alcohol. No i ja zacząłem mu tłumaczyć, że to wszystko bez sensu, że w ten sposób nie będzie szczęśliwy, że ten świat jest straszny i to, co go spotyka, jest wynikiem właśnie jego poprzednich czynów. And he starts to preach to him that what he is doing is not good. He will be suffering more and more. And his present situation, his past sinful activities. No i powiedziałem mu, że bardzo szkoda, że jest niewidomym, bo mam wspaniałe książki, które gdyby przeczytał, to odmieniłyby jego życie. And he said, I'm very sorry that you are blind because I have very nice transcendental books and if you will be able to read those books, this will change your life. Ale on wtedy powiedział, że on chce te książki. And then he said, this blind man, I want these books. A ja się bardzo zdziwiłem, jak możesz przeczytać, skoro jesteś niewidomy. And I said to him that I'm surprised that you want these books because you are blind. Ale to wtedy on powiedział, że ma specjalny program w komputerze i że bardzo chce te książki i wszystkie je przeczyta. So he said, I have special, he, this blind man said, I have special program on my computer and I will read them anyway and I want all these books. Wow. I wziął, zakupił wszystkie książki, które miałem. And he brought all the titles which I had, he brought from me. Those very books. Good. I to pokazuje, że jeżeli chcemy nauczać, to nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o nauczanie. And Purushottam Prabhu realization is that if you want to preach, there is no border, there is no limitation to our preaching activities. So he didn't, that's very good point, good conclusion. So he didn't buy the alcohol? Więc to jest dobra konkluzja. Czy on kupił w końcu ten alkohol, czy nie? On kupił, bo on na tą podróż, ale jak mu to, nie wiem, czy on to wypił, bo ciężko mi powiedzieć, ale ruszyło go to, co mówię, także dało mu to wiele do myślenia. So he brought this alcohol anyway, but he was moved by the words of Purushottam Prabhu okay. To such an extent that he brought these books with him. Very good. Bardzo anybody dobrze. Czy ktoś jeszcze? Some preaching? Ma jakieś... Ja chciałam dzisiaj właśnie podzielić się. Jak słyszę cię, jakbyś była w piwnicy. A słuchać teraz lepiej? Jakbyś wychodziła stopniowo z piwnicy jeszcze. Jakbyś mogła wyjść kompletnie z piwnicy, to bym był zdolny stłumaczyć. Teraz Martin, do prawa słuchać mnie lepiej? No trochę lepiej. No niech będzie. Więc jest taki pan Franciszek, którego kiedyś wpuściłam do domu. On jest świadkiem Jehowy.
I tak regularnie do mnie właśnie dzwoni z bardzo sympatyczną osobą i zawsze właśnie zaprasza nas na program. Nie wiem, czy starczy mi baterii, bo mam właśnie problem, ale szybko opowiem. Podłącz to, to ma być krótka mam historia. Mam do wymiany, krótka historia. Podłącz do zasilacza. Jest podłącz. So she wants to say about one Jehovah Witness, Franciszek, who Francis, he's coming regularly to her flat and he also invites her to the meetings of Jehovah Witness. Continue. On nie przychodzi regularnie do mojego mieszkania, tylko raz go wpuściłam i teraz tak właśnie regularnie dzwoni i zawsze zaprasza, więc dzisiaj... Aha. So he's calling regularly her. Odkąd go wpuściłam i nakarmiłam prasad. Tak więc on wie, że my jesteśmy... Kracamy. No, krótko i na temat. On wie, że my jesteśmy z Draupadi Hare Krishna, że córka tam się urodziła, zresztą jej imię o tym świadczy, ale dzisiaj dałyśmy się właśnie zaprosić na to spotkanie, na które on zawsze regularnie nas zaprasza. Wykorzystałam ten moment, że nie pojechałyśmy do świątyni. Może przetłumacz? So he knows that we are devotees, I and my daughter, and instead of going to temple, I went to this meeting of Jehovah Witness, which he was inviting for so long. Wziąłam ze sobą prasad, oczywiście rozdzieliłam te owoce tam między nami w samochodzie i po tym spotkaniu tak się właśnie zastanawiałam, jak mogę, bo on jest taki bardzo fanatyczny, jak mogę coś mu powiedzieć o Krysznie. I Kryszna zrobił taką niesamowitą sytuację, że postawił nam jakiegoś chorego i starego dzika na drodze. Więc ja opowiedziałam, wykorzystałam tą sytuację i opowiedziałam tą historię o panu Varahadevie, tak pod kątem takiego kulturoznawstwa, ale dzięki temu usłyszał właśnie tą piękną opowieść, jak pan Varahadeva zabił Hiranyakshę, jak wyleciał z nosa pana Brahmy, kiedy pan Brahma kichnął na tym spotkaniu tam i taka kulka wyleciała mu z nosa i się zaczęła kręcić i ryczeć, jak ten dziki w końcu właśnie wskoczyła po tą ziemię w walce z tym demonem najpierw. I bardzo się cieszyłam, że Kryszna właśnie taką niesamowitą sytuację zrobił, bo długo... Ja muszę to przetłumaczyć, pamiętaj. Dobra. Wiesz o tym? Ja już nie wiem, co ty powiedziałaś na początku. No to jaki to ma sens? Po swojemu, skróć. W każdym po swojemu, razie, dobra. To ja zacznę od Varahadevy, a skończę na tym, że z tego. No dobra. So, they were going somewhere in the car, so she distributed prasadam, some fruits to the people, and she was thinking how to preach to this person because he's so fanatical about their religion. So when they're going through some forest or some place, and they saw some dead wild hog, I don't know. On nie był martwy, on był słaby, on nie był martwy, on po prostu... No dobra. It's too much time you're taking, come on, come to the point. Go, no to idź do dobra, nie będę tego tłumaczył. She starts to preach. She was thinking how to preach to this person. So she starts to speak about Varahadev. Powiedziałam całą historię. No wiem, no dobra, dobra, no skracamy. Jedziemy dalej. No to wszystko. To wszystko, okej. Okay. So she was start to speak about whole story about Varahadev. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you very much. All glory to Śrīla Prabhupāda. W porządku. Dziękuję wam bardzo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Maharaj ki jai. 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 Purushottam Prabhu ki jai. Śrīla Prabhupāda ki jai. Jai. Śrīla Prabhupāda ki jai. 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 Jai ki jai.